Siemanko z tej strony Borsuki. Witajcie w odcinku informacyjnym. Chodzi o serię z Fantaruka, którą będę musiał przerwać. Dlatego, że gra się strasznie zacina. Mam dość dobry komputer. A czuję się, jakbym grał na jakichś 10-15 FPS-ach, co się nasiliło później możecie nawet zobaczyć w drugim odcinku, a w trzecim to już było masakra. Nagrałem trzeci odcinek, jednak jeszcze dodatkowo program nie wyłapał mi gry. Jest czarny ekran, więc musiałem to po prostu usunąć. Gra nie jest długa, bo sprawdziłem i wyszłoby by jakieś dodatkowe trzy odcinki oprócz tych dwóch, co już rzuciłem, czyli około pięciu by było. Myślałem, że po prostu dogram już do końca, nawet na tych lagach. Jednak ten odcinek bez obrazu przesądził o tym, że po prostu będę musiał przerwać tę serię. Pojawią się jeszcze nieraz jakieś horrory, ale na razie musimy zmienić grę. Fantaruka już nie będę wracał. No cóż, niestety, ale taki... A, no... Nie da się po prostu nagrywać, szczerze mówiąc. No, już nagrywam inną grę, która wskoczy zamiast Inside'a. Inside'a już skończyłem nagrywać, ma 7 odcinków. Myślałem, że będzie trochę dłuższy, no ale cóż. 7 odcinków ma, w, zamiast Insida wskakuje Season Afterfall i zamiast Fantaruka jeszcze jakaś inna gra, bo mam jeszcze dwie gry do nagrania. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie nie wychodzi nic ciekawego, więc jestem ograniczony co do gier. No i tak, jeszcze dzisiaj zacznę nagrywać tą drugą grę i będzie wskakiwać na przemiennie Inside, to i ta druga gra, jeszcze nie wiem dokładnie jaka, sprawdzajcie kalendarz, to Wam dokładniej powiem, A tam w tym kalendarzu. Bo teraz aktualizuję go na bieżąco, więc wszystko co znajdziecie w kalendarzu będzie i na YouTubie bo to znaczy, że już mam to nagrane, tak, i to będzie 100% na YouTubie. Jeszcze to może się przesuwać czasowo, tak jako teraz musiałem niestety przesunąć i Insight, był jeden, jeden po drugim, przez dwa dni był Insight, bo po prostu miałem lukę przez ten odcinek, który nie nagrałem, więc teraz Insight się trochę przesunął, wskakuje nowa gra, no i lecimy dalej. Zaglądajcie do tego kalendarza, żeby być na bieżąco no i możecie wchodzić na stronę na facebooku, też jest wszystko w opisie, tak więc to byłoby na tyle, trzymajcie się, cześć.